Cześć wam, z tej strony są Pony i dzisiaj powiem wam o trailerze odcinka Królowa Stylu oraz o dosyć przykrej informacji, jeśli chodzi o nowe odcinki. Zapraszam do oglądania. Tak więc zanim zaczniemy, chcę wam tylko przypomnieć szybko o moich social mediach, do których link macie w opisie. Bardzo serdecznie do nich zapraszam. Tak więc zacznijmy od tej może smutniejszej informacji na początek, czyli o nowych odcinkach. Tak więc, jak się okazało, niestety moi drodzy, w sierpniu nie doświadczymy nowych odcinków. Niestety 13 i 20 sierpnia miały wyjść odcinki Anansi i Frozer. Jak się okazało, nie doświadczymy ich w ogóle. Niestety stacja telewizyjna Family Channel, która miała dostać te odcinki, jakby ich nie dostała. Nie wypuszczą ich, bo właśnie się okazało, że nie dostali tych odcinków, czy nie są dopracowane, czy jakoś po prostu tak. I nie będziemy mieli tych odcinków, no niestety. Nic nie poradzimy, musimy poczekać do września, może nawet trochę dłużej. No, głową muru nie przebijemy. Następną informacją jest trailer odcinka Królowa Stylu. Nie będę tutaj wam go całego opisywać, bo nie chcę za dużo spoilerować. Zresztą niektóre sceny mogliśmy już widzieć na Comic-Conie, a link do całego traileru macie w opisie. Tak więc jedną z pierwszych scen, których nie widzieliśmy, jest włożenie róży przez Królową Stylu do ust Adriana, który jest zamieniony w złotą figurę. Dla mnie trochę ta scena wyglądała trochę jak taki pogrzeb, czy coś takiego. W sensie ja się dosyć uśmiałam na tej scenie mimo wszystko. Kolejną dosyć ciekawą sceną jest, kiedy Marinette wybiera Miraculum pszczołę właśnie i później jako biedronka je daje. Tak właśnie wysuwa tą rękę z pudełkiem z Miraculum. To mnie dosyć zaskoczyło, ponieważ jak wiemy, miało być tak, że Marinette zgubi to Miraculum. Czyżby twórcy zmienili trochę koncept? Stwierdzili, że Biedronka da to Miraculum właśnie Chloe? Czyżby Chloe była dobra? No, szczerze w to wątpię. Ewentualnie też może być tak, że ta scena na przykład się w ogóle nie pojawi w odcinku. I właśnie będzie tak, że Chloe znajdzie to Miraculum. Po prostu ta scena może być tak, żeby zachęcić nowych odbiorców do obejrzenia tego odcinka. Ale no, zobaczymy jak to będzie. Kolejną dosyć ciekawą sceną jest, kiedy jest taka osłonka nad Adrianem, tak jakby tarcza, coś w tym stylu. I to mnie dosyć zaciekawiło, ponieważ to wygląda jakby to była tarcza właśnie zrobioną przez pszczołę. Szczerze nie spodziewałam się, że to będzie umiejętność pszczoły. Szczerze bardziej myślałam, że Nino będzie mieć taką tarczę, aniżeli pszczoła. Ale no, zobaczymy, szczerze mówiąc. Może nas twórcy zaskoczą, no, musimy poczekać na ten odcinek. Chcę wam tylko powiedzieć, że na 3K zamierzam zrobić grupę na Facebooku. Tak, zamierzam zrobić grupę na Facebooku. Ale żeby do tego doszło, potrzebuję od was jednej małej przysługi. Jeśli dobijecie pod tym materiałem 65 łapek w górę, to będę widziała, że chcecie naprawdę tą grupę i chcecie, żebym ją założyła. Przy okazji też będzie to dla mnie informacja, że taki materiał wam się spodobał i chcecie takich materiałów więcej. Tak więc mamy taką umowę, że 65 łapek w górę równa się grupa na Facebooku. Kiedy je dobijecie, zależy tylko od was i kiedy ta grupa powstanie, również zależy tylko od was. Tak więc to by było na tyle. Jeśli materiał wam się spodobał, to zapraszam was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Będzie mi naprawdę miło. Pamiętajcie, aby wbić na moje social media, do których link macie w opisie, czyli na maila, Discorda oraz Aska. Bardzo serdecznie was tam zapraszam. Tak więc ja uciekam i słyszymy się w następnych materiałach. Cześć!